Hejka, witam się z wami. Dzisiaj 16 już vlogmas. Ja właśnie wybieram się, jadę sobie do kościółka i jadę. Gdzie jadę? Na zakupy. Chcę coś ma jeszcze kupić, żeby zamknąć już trochę tak tą chociaż ubrankową wyprawkę. Muszę sobie zobaczyć za jakimiś butami, bo przyjechałam tu tylko w jednych. Nie wiem, czy było coś widać i powiem wam, że stała się rzecz straszna. Rozwaliłam sobie całą paletę cieni. Smutek. I cały puder z L'Oreala. Calutki. Wszystko się całe, jeszcze miałam sypki, więc całe opakowanie się pękło i cały puder rozsypał się po całej łazience. Po prostu kosmetyczka spadła mi z szafki, a jeszcze żeby było na złość, no to ten puder wypadł z tej kosmetyczki, gdy się rozwalał. Dobra, moi drodzy, ja wsiadam do samochodu. Dzisiaj jadę takim małym piździkiem. Na szczęście nic się nie stało. Bo szkoda taczek. Nie no. To jest fajne autko, to był mój samochód, ja sobie go kupiłam, jak zrobiłam prawo jazdy. O Jezus, jak ja w ogóle wyglądam. Znowu, ja sobie go kupiłam, jak zrobiłam sobie prawo jazdy. I spłacałam sobie go, także to jest pierwszy mój dobytek, a później się go pozbyłam, sprzedałam go mamie, bo kupiliśmy większy. O Jezus Maria, co ja mam z tymi włosami? Dzisiaj okej, jadę, bo się spóźnię i w ogóle nie wiem. Muszę zrobić jakieś racjonalne te zakupy. Bo ostatnio tyle kasy idzie. Szok. Mąż mnie zabije. Dobra, lecę. Pa. Hejka, witam się z wami bardzo serdecznie. 18 vlogmas dzisiaj. Antoś stoi na oknie, ale tutaj jest biurko. Chciał sobie popatrzeć przez okno, a ja jestem w pokoju brata, bo będę ogarniać ubranka po Antosiu. Będę robić zdjęcia. Zobaczcie, ile mam tego wszystkiego. Oj, ciężkie. Po całym pokoju mam ubranka. I będę je po prostu ogarniać, bo chcę coś powystawiać. I tyle, tak? Powiedz hejka, przywitaj się. No. Antoś się bawi, mam nadzieję, że mi pozwoli to zrobić i robię sobie zdjęcia. Masakra, ja dopiero skończyłam robić zdjęcia, z godzina 15:36. Ojojoj. Jutro, zaraz rano pokażę wam, co udało mi się na wczorajszych zakupach kupić małej. Bo mam tu taką tasię. Nieźle, no nie? I buty sobie jeszcze kupiłam. To też wam pokażę, ale to jutro. Myśmy z Antosiem postanowili sobie, tak, że robimy sobie teraz popołudnie żelkowe. Mama otworzyła mi żelki, a ty tak nie wcinaj. I będziemy sobie oglądać vlogmasy. Tak? Muszę go przypilnować. Bo będzie zajadał, tak? A my lubimy żelki, nie? A ja lubię. Co? Oj, tata by powiedział, oj, wy niedobrzy! Oj! Oj, wy niedobrzy! Obiadaj, Antoś, ale nie skaczemy z pełną buzią. Bo napchaj sobie buzię żelkami. A ja nie rozumiem, co ty mówisz z pełną buzią. Lubicie żelki? My bardzo. Mała też. Ale jesteśmy już duże. Grubaska jestem, wiem. Jeszcze objadam się żelkami. Ale co ja poradzę? Jak ja lubię słodkie. Nie mam żadnych nałogów. Nie piję,
Okazyjnie tylko. Naprawdę okazyjnie. Nie palę, tak? Nie ćpamy. Jesteśmy zdrowi. Więc, no jakiś nauk trzeba mieć, a my mamy słodyczowy. Mama ma. Bo tata nie. Tata musi mieć naprawdę dzień, że coś go ma na słodycze. Antoś w sumie, ej, po jednym. Antoś w sumie też tak nie bardzo. On troszkę zje. Nie jest taki, że nie wiem, dostanie lizaka i zje go całego. Nie, bo nie da rady po prostu. Zamula się szybko. Ej, Antoś, po jednej sobie bierzemy. Jedna do buzi? Bo Antoś garść chciał włożyć do buzi. I tak sobie będziemy spędzać dzień teraz. Nasza babcia, moja mama, poszła na Wigilię do pracy. Tylko imprezki, imprezki. Nie? A my sobie siedzimy. Niedługo nasz tata przyjedzie, bo w środę już wyjeżdża. Tak, tata w środę wyjeżdża. Jadą samochodem ze znajomymi. Więc w czwartek powinien już być po południu jakoś, nie wiem. Zależy, o której wyjadą. W piątek już będzie na pewno. No i tak sobie będziemy działać. Nie rozwiązaliśmy kalendarza dzisiaj. A chyba było pieczenie pierniczków, ale i tak pieczenie pierniczków zostawiamy sobie na... Albo bombka. To jest... Musimy nadrobić, nadrobimy to jutro, bo dzisiaj naprawdę już nie było czasu. Jest już ciemno, ponuro, nie będziemy męczyć się. Obejrzymy sobie vlogmasy, pobawimy się domkiem. Z Lego czymś się pobawimy, coś porobimy i no i tyle, no nie? No. Hejka! Głośno! Hejka! Witamy się z Wami bardzo serdecznie następnego dnia! Jedziemy! Mamy 19 vlogmas dzisiaj, także jak widać te vlogmasy raczej są łączone, 17, 18, 19. Nadrabiamy kalendarz, bo mamy zaległości od 15 dnia z rozwiązywaniem zadań. Więc sobie tak, nasz dzisiaj dzień, my sobie będziemy rozwiązywać i tak sobie pogadamy. Nasz dzień zaczął się dzisiaj od płaczu, tak? Aha, ratniemy mu od razu tu, do 19, cyk, cyk, cyk. Proszę. I zostało tyle dni tylko. I tu przyjdzie gwiazdka. Mamy straszne zaległości, jeżeli chodzi o kalendarz. Myślałam, że jakoś nam to sprawniej pójdzie. Ura! Ura! I przykleimy sobie choinkę. Musimy nadrobić wszystkie te dni. Tutaj jest Kej! Tutaj jest Kej! A my tu 14 mamy. 15 trzeba przykleić. Proszę, jedna bombka. Mama posmaruje. Proszę, 15. I co tam pod tym naszym kalendarzem, jakie my mamy zaległości z zadaniami? Tu przyklejaj. Szybko, szybko, nie ma czasu. Tutaj. I tak jesteśmy do tyłu. 16. Proszę. Przyklej. Tyle dni żeśmy nie rozwiązywali. No, to ostatnie. 19. Jeszcze tu. Nie tam strony. Także choinka nadrobiona. Brawa! Brawa, brawa! Wielkie brawa dla Aja i jego mamy. Patrzcie, jaką mamy. Macie ładniejszą choinkę w domu? Nie macie. My mamy taką piękną. Brawo! Będziemy kolorować sobie tego reniferka. To Wam pokażemy potem efekt końcowy. I Ajuś, Ajuś. Otwieramy. Kolorujemy. Zejdź z tego pokrywki, bo wzięłam ją specjalnie, żeby podłożyć. Przeczytamy szybko i my sobie pokolorujemy i się do Was odezwiemy. No, 15, co tam mieliśmy? Zrób ozdoby na, ze śniegu na oknie. To musimy śnieg kupić dopiero jutro, tak? I mama sobie to będzie za chwilę zapisywać, co ma kupić.
Kupić śnieg, powiedz. Kupię też. Czy kolorujesz już? No, no to koloruj. Kupić śnieg. Kupimy śnieg. Pod szesnastką mamy... Ubierzcie choinkę, no to żeśmy ubierali tego samego dnia, ubrać choinkę. Ubraliśmy choinkę, tak? A to po co ja to zapisuję? Ubraliśmy choinkę, ale Anto, siądź tu koło mamusi, nie tyłem. Zrób aniołka i powieś go na choince. Zaraz Wam pokażę, o jakiego aniołka chodzi. A my zrobimy aniołka i Mikołajka. Mam tu przygotowane takie coś. Będziemy robić. To musimy zrobić, to musimy zrobić. Osiemnastka. Upiecz z mamą pierniczki. I pierniczki będziemy piekli jutro. Tak, jutro będziemy piekli pierniczki. I tutaj jest nasyp ptaszką ziarna, na aby miały co jeść. I dzisiaj nasypiemy ptaszką ziarenek, aby miały co jeść. Czyli mama musi teraz kupić, tylko kupić ten śnieg. Kupimy tylko śnieg, żeby zrobić ozdoby. Tak? Tak. A teraz nam ktoś przyjdzie pokolorować te aniołki. Tak? Chodź. My kolorujemy i Wam pokażemy. Nadrobiliśmy troszeczkę zadania, chociaż Antoś już mnie olał. Renifera postanowił, że pokolorujemy. Tak naprawdę on pokolorował tu buzię i nos. A to Antoś pokolorował ten nosek tak pięknie. Mamy takiego Renifera. A niech mu będzie. Proszę, aniołki pokolorowane. No ajo, tak. Ajo się buntuje. No i zrobiliśmy, mama pokolorowała, ale Antoś powiesi, tak? Zrobiliśmy aniołka na choinkę i Antoś go dzisiaj zawiesi, tak? Zawiesisz aniołka na choince? Tak. Takiego mamy aniołka na choinkę. Ładny? Tak. Zobaczcie, taką stertę ciuszków udało mi się upolować w taniej odzieży dla małej. Wszystko było po 50%, także wiecie, po 7 zł, tu jest akurat za 16, czyli kosztowała 8 zł, taka bluzeczka. Ja Wam to tak szybko przejrzę, bo to naprawdę no, nie jest nic takiego szczególnego, a zajęłoby to dużo czasu. Taka bluzeczka. Bodziaczki kupiłam, widzicie, tutaj taki z kotkami, półśpioszki takie zwykłe, bardzo dobrze one się sprawdziły u mnie przy Antosiu, bo nie ograniczały tak jego ruchów, taki pajacyk piękny, wróżyczki, śliczny. Kolejną rzeczą są dresiki, zobaczcie, jeszcze z metką i tutaj z takim wytłaczanym wzorem, o, nie mogę w ogóle złapać ostrości, o, jest i się gubi, dramat, ale takie dresiki. Czapeczka z Nexta, taka, kupiłam już jej dwie czapeczki, ale takie troszeczkę większe, więc ta będzie na choćby wyjście ze szpitala. Kolejne półśpiochy, kolejny pajacyk w gwiazdeczki. Nie widać, no naprawdę to światło i w ogóle ta ostrość, o, takie gwiazdeczki za 7 zł. Kolejne body. Te rzeczy są jak nowe. Piękne ptaszki. Kolejny pajac z mysią taką w sukieneczce. Zobaczcie, jakie kochane to. Takie leginsiki, takie geterki. Bardzo fajne, w ogóle są milutkie w dotyku. Kolejny pajacyk, taki zwykły, najzwyklejszy. Różowy i on chyba jest z tymi króliczkami tu, o tak, z takimi króliczkami. Bluzeczka, sukieneczka, jak kto woli, to jest chyba bardziej taka sukieneczka, tuniczka z Bambi, taka śliczna tu z kokardką.
kupiłam, bo był jak nowy po prostu, taki ręczniczek z sówką, otulacz, też jak kto woli. Kolejny bodziak zwykły, taki różowy. Getterki z Nexta to są bodajże bardzo fajne jakościowo. Wiadomo, wszystkie rzeczy z Nexta są fajne jakościowo, moim zdaniem. Bodziak z krótkim rękawem. I ostatnia rzecz. Cieszę się, że ją upolowałam, bo to, bo malutka przyjdzie na świat na wiosnę, wczesną wiosną. I taki oto pajac, kombinezonik, wiecie, cieplutki, jeszcze na wiosnę, z Kubusiem Puchatkiem. No piękny. Jezus Maria, ciężko mi jest w ogóle cokolwiek nagrać. Wiecie, co mój Antyk teraz wymyślił, że co zrobi? Wziął tą kosiarkę, ja wam już tą kosiarkę pokażę. Zobaczcie, o, tą, która tu stoi. Zabrał tą kosiarę i co zrobił? Zaczął z nią schodzić po schodach. Ekstra, synuś, brawo. Bo on idzie na dół, a tam nikogo nie ma. To nic, coś wam jeszcze powiem. Otworzył 24 okienko z kalendarza i była tam taka duża żelka choinka. Teraz wychodzi na ławę, a ja wam pokażę jeszcze. Kupiłam sobie buty. Spędziłam w CCC, bo kupiłam w CCC bardzo dużo czasu, zanim się zdecydowałam, bo tak naprawdę nie podobało mi się za wiele. Tak naprawdę były fajne promocje również z Lasockiego. Mikołaj, tak, z Lasockiego, ale też nie wpadło mi nic tak w oko, żeby mi się spodobało, więc wzięłam, zdecydowałam się na buty, bo nie mam tu żadnych. Kupiłam sobie takie oto kozaki, widzicie? Tu takie z, wiecie, ze sztucznej skóry, o Jezu. Ze sztucznej skóry, tutaj taki welurek, cieplutkie, tu jest takie futerko. Szczerze wam powiem, że na początku sama nie wiedziałam, czy one mi się podobają, ale jednak mi się podobają. To futerko jest tutaj w środku, tylko go tyle, no ale widzicie, są bardzo cieplutkie też, też jest taki miś w środeczku. Powiem wam, że przymierzyłam wiele tam butów, takich kozaków, bo chciałam wysokie. A dlaczego? Mimo że od dłuższego czasu nie kupowałam wysokich kozaków, ze względu, nie wiem z jakich względów, po prostu nie kupowałam, wolałam krótkie botki. I przymierzyłam bardzo wiele butów, ale te naprawdę najładniej wyglądały na nodze. Bardzo ładnie się one prezentują na nodze, są super. Ekstra są, bardzo wygodne, więc zdecydowałam się na to. Ale po co ty chcesz iść na dół, jak tam nikogo nie ma, a my pójdziemy za chwilę na dwór dać ptaszkom jeść? Nie! Nie? Nie chcesz dać ptaszkom jeść? Pójdziemy na spacerek? Nie. Pójdziemy. Nie pójdziemy. Pójdziemy. Nie. Pójdziemy. Kogo kamiemy? Kurki. Także i kosztowały te buty 149 zł. Bardzo polecam, bardzo fajne. Jeszcze ich nie nosiłam, ale są bardzo wygodne na nodze. Takie buciki. I to by było na tyle zakupów. Nie przedłużamy. Lecimy. Ja taka opatulona, bo trochę zimno. W ogóle wyglądam, powiem wam, wyjdź nie wracaj. Nie chcielibyście widzieć, jak moje buty wyglądają. Z białymi skarpetkami w ciapki. Przyszliśmy sobie pod karmnik i będziemy dawać tym ptaszkom jeść, tak? Jeść. Damy ptaszkom jeść, wypełnimy nasze zadanie. Jezus, jakie światło. Na górę. Dramat. Wysoko jest to. Zaraz nakarmimy ptaszki. Tak. A ja no. Już, chodź. Daj rączkę. Nabierz rączką garść. I już dasz, czekaj.
poczekaj, pokażemy. Daj, ekarmi. Nabieraj. I daj, ptaszku. Jeszcze im daj. Dużo? No. No, jeszcze. Super! Dobra, bo mam je już w rękach. Odpada, czekaj. O, tak sobie to tu postawię. Oj, oj, oj! Anduj sobie karmi. Ptaszki, tak? No. No i dość mają. Potem znowu. Oj! Ale on jest już ciężki. Tak, potem już damy. Zawiniemy resztę słonecznika. Daliśmy dużo. O, jak dużo mają. Ale będą jadły. Ale będą ptaszki jadły. Zobaczcie, ile ptaszki mają jedzonka. Taki mamy karmnik. Dziadek zrobił. A tu jest Ajo. Nagrywam telefonem, więc wybaczcie te drżenia wszystkie, bo on nie ma w ogóle stabilizacji, a ja jeszcze mam wrodzoną delirkę. Co to tam masz, zwierzęta? Co robimy, idziemy się przejść? Nie, nie. Autem chce, Antoś chce autem. Antoś najchętniej by w ogóle się pieszo nie poruszał. Płacze, gdzie jest auto. Autem pojechał dziadzio do pracy. Nie wiem, kochanie. A drugim autem babcia pojechała do pracy. Nie mamy samochodu dzisiaj. No taki smuteczek.